tym momencie nasz pilot na przyciskach nie ma żadnej funkcji. Niczym nie steruje, nie wykonuje żadnej innej opcji. Po prostu ma zasilanie bateryjne. Aby móc uruchomić jakieś funkcje, należy zaprogramować wejścia wirtualne, czyli takie, które nie istnieją fizycznie w systemie, a także do sygnalizacji naszymi diodami, czyli odbioru informacji z systemu, można zaprogramować wyjścia. Wyjścia także programujemy wirtualne, czyli takie, które fizycznie nie istnieją w systemie. Żeby Ci to bardziej uprościć, przejdę do zakładki wejścia. Tutaj mamy pierwsze 16 wejść naszej płyty centrali. A my sobie utworzymy na wyjściu 33. Uruchomimy sobie wirtualne wejście, czyli takie, które w ogóle nie istnieje w systemie. Przejdźmy teraz do sprawdzenia naszego pilota bezprzewodowego systemu ABAX 2. Sprawdźmy stan strefy. Strefa pierwsza zazbrojona. Przejdźmy teraz do sprawdzenia ostatniej funkcjonalności naszego pilota, czyli wywołanie alarmu napadowego. Przytrzymujemy dwa klawisze jednocześnie. I nasz sygnał napadowy został wywołany.